Do tegorocznej matury podeszło ponad 246 tysięcy osób. Egzamin dojrzałości zdało nieco ponad 84% abiturientów. 10% do poprawki podejdzie w sierpniu. Z co najmniej dwóch przedmiotów matury nie zdało 5,5% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Oni kolejny egzamin napiszą za rok. Była łatwa, ale jednak trzeba było znać te wszystkie podstawy, trzeba było, no nieprzygotowanym się nie dało przyjść, ale jak się znało te podstawy, jak się wiedziało o co chodzi mniej więcej, to dało się napisać, dało się zdać. W powiecie ostrowieckim, biorąc pod uwagę szkoły publiczne, stuprocentową zdawalnością może pochwalić się jedynie Liceum Ogólnokształcące nr 2 imienia Joachima Chreptowicza. Czuję ogromną ulgę i tak po prostu najnormalniej w życiu czuję także szczęście, bo wyobrażam sobie też, jak szczęśliwi są obecnie nasi absolwenci, ale też wydaje mi się, że bardzo szczęśliwe jest grono pedagogiczne, no i przede wszystkim wszyscy czują dumę. Maturzyści poświęcili mnóstwo czasu na przygotowania. Wszystko po to, aby w maju napisać egzamin dojrzałości jak najlepiej. Do 9 lipca niecierpliwie czekali na wyniki. We wtorek mogli je w końcu odebrać. Język polski, podstawowy, to mam 82%, także bardzo ładnie. Angielski 98%, podstawowy i matematyka 100%. Z podstawy, a rozszerzenia no to fizyka 100% oraz matematyka 80%. Abiturienci korzystają z najdłuższych w życiu wakacji. To nie tylko zasłużony wypoczynek, ale również czas na podjęcie ostatecznej decyzji co do przyszłości. Startuję na psychologię na paru uczelniach, ale jeszcze zobaczymy, czy mnie przyjmą. Bo ja raczej w kierunku techniki bym uderzał, czy właśnie fizyki, matematyki, no i automatyka, robotyka. Wydaje mi się, że to jest taki kierunek, który najbardziej by mi się podobał. W powiecie ostrowieckim do matury przystąpiło 603 abiturientów szkół publicznych. W sierpniu poprawkę napisze 30 absolwentów, a 5 osób. Egzamin dojrzałości będzie miało szansę zdać w przyszłym roku.